Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w Systemie Miłości. Miłość jest systemem, a system miłości jest miłością. System miłości, bo miłość jest systemem jest systemem myśli, systemem wartości, systemem uczuć, systemem piękna, wrażeń, emocji. To wszystko są systemy niebiańskie, bo taki panuje system w miłości w niebie, ojciec mówił. Dlatego podkreślał: Ja się kiedyś pytałem, jaki tu powinien być system, to mi właśnie ojciec Pio odpowiedział, że ma być to system miłości. I w sensie fizycznym, ekonomicznym, a przede wszystkim w sensie duchowym to jest system, bo w nim odnajdujemy wszystko, poszukujemy, poznajemy. To jest system oparty o miłość. Bo ona jest, wszystko to projektuje dzięki naszej duszy, którą mamy, i ona otacza tą duszę, a my otaczamy miłość i wszystko jest taką jednością jedną wielką kulą miłości, pięknem miłości. I to jest taki zwarty system, który się nazywa miłość, a Bóg jest systemem miłości, bo jest miłością. Więc to jest taki system. Dzisiaj urodziny ojca Pio, więc pozdrawiam wszystkich w, w tym imieniu, w jego imieniu, w swoim imieniu. Właśnie w, kilka lat temu pierwszy tom mojej książki, ojca Pio książki tak naprawdę wyszedł właśnie, tylko już w innej oprawce wtedy był, na 25 maja, a potem drugi tom też 25 maja był inicjowany. Więc wszystko się zdarza jakby przez miłość wokół ojca Pio, bo dzięki niemu to wszystko tu działa. Ja mówię, on mnie wykształcił duchowo pod tym względem, nigdy się nie mylił. Nie mógł wszystkiego oczywiście powiedzieć, bo nie byłem na to jeszcze przygotowany, czy większość z nas nie była przygotowana, którzy rozmawiali z ojcem Pio. Ale część wiedzy dorastamy w tym, już zdobyliśmy od ojca Pio, i potem powiedział, że za jakiś czas. Już nie będziesz zadawał pytań mi, bo sam sobie na wszystko odpowiesz. Więc tego też Wam życzę, i też dochodzicie do tego wszystkiego sami. A dzięki temu, żeby Wójcie spije, ja przekazuję tą wiedzę, to Wam jest łatwiej. Po prostu jest łatwiej to wszystko pojąć, zrozumieć i okrzepnąć w miłości, w uniwersalizmie, w Bogu, który jest systemem nieba. Bóg jest systemem nieba. Dlatego system miłości. I. Pamiętacie, jak, jak ojciec Pio jakie rzeczy wyczyniał, miał niezwykłe dary. Dar bilokacji, darem wglądów, myśli, w, w, w poczynania innych osób, ale oczywiście nigdy nie naruszał wolności, bo nie wolno naruszać wolności. Tak robił, żeby było dobrze dla każdego. Pytałem nieraz na rozmowie z Ojcem Pio, czy zna Tajemnice materii, bo mnie to też ciekawiło bardzo. A on powiedział, że tak zna, zna, poznał tajemnicę materii. Oczywiście, on dużo czytał, też jasne, całe biblioteki, wyczytał, szukał pewnych rzeczy, też musiał jakąś tam drogą, malutką iść, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie. Przyszedł już z tym, bo jak powiedział dobrowolnie. Przyszedł do tego czyśca dobrowolnie, nie jakie przez jakieś. Powołanie czy przez coś dziwniejszego jeszcze może. Przyszedł pomagać ze sfery nieba. Dla każdego niebo znaczy coś innego. Oczywiście to też ojciec podkreślał, bo w niebie kreujemy to, co chcemy. Każda bajka jest inna. Tak samo pisarze tutaj mają różne style, różne bajki piszą, różne powieści. To tak samo jest w niebie też każdy odczuwa pewne rzeczy inaczej. No, bo byłoby za nudno, gdyby wszyscy czuli to samo. Dlatego jest ta kreacja, ta to żywa miłość tam jest. Jest żywa miłość, która rośnie jak kwiat, jak różne kwiaty zakwitają w różnych ogrodach. I niebo na tym to polega właśnie. Nie jest dla wszystkich takie samo. Tak samo jak moje myśli, moja dusza. Moje widzenie piękne jest inne od Twojego, a Twoje inne trochę od mojego, i tym się właśnie uzupełniamy, można by tak powiedzieć, i tym się kochamy przez to, bo nas zaciekawiamy się. Jeden drugiego zaciekawia w miłości. I ojciec Pio miał już takie dary, już przyszedł z nimi, bo przecież dobrowolnie, jak już mówiłem, zeszedł tutaj na ziemię, znał kody życia znał, ale nie mógł nikomu zdradzić, bo to Bóg sobie nie życzył tego. Zresztą po tym innym razem ojciec mówił, że samiśmy to zepsuli wszystko, ten cały kosmos, te wszystkie rzeczy po wyjściu z nieba, to sami musimy teraz to naprawiać, głównie swoją duszę naprawiać, bo o to chodzi, bo mamy zarysowaną przez te walki, przez te różne rzeczy, jakie żeśmy wyprawiali w kosmosie, na różnych planetach, w różnych galaktykach. Teraz wracamy Poranieni, ale na Ziemi jest łatwiej. Na wszystkich planetach można się zbawić. Na każdej jednej. Jest wysłannik, są aniołowie, którzy pomagają. Jezus żył nie na jednej już planecie, to nawet fula mówiła, w w fula chora, do której jeździłem z Ludwikiem i z innymi. Maryja też, wszyscy, wszyscy, którzy chcą pomagać, się rodzą na różnych warstwach materialnych. Na różnych koloniach, koloniach materialnych, galaktyka, to takie kolonie, kolonie wygnania. Jesteśmy na kolonii, wygnani. Znaczy, nie wygnani z, ziemi, z nieba, tylko sami żeśmy wyszli. Bóg nas nie wyganiał, nikogo nie wygania. To takie opisy biblijne, to w ogóle nawet nie trzeba tego czytać, to są same głupoty. I księża te same głupoty powtarzają wszystkim. A każda religia inaczej to rozumie, inaczej podchodzi. Więc to są tylko takie. Narzędzia, narzędzia. Religia to jest takie narzędzie, żeby zaciekawić, żeby coś pomyśleć, bo w ogóle jesteśmy na takim niskim poziomie, jeszcze, że nawet nie myślimy o takich sprawach w ogóle. Tylko urodzisz się i interesujecie, co, co się dzieje, żeby się najeść, napracować, troszkę zapracować pieniędzy, kupić sobie coś i na tym to się kończy. Czyś za jakąś karierę zrobić, czy jakąś modelką zostać, czy modelem, czy coś innego, wyżywać się w pracy, być na stanowisku i to. to takie tylko zadowolenia, takie uczucia w tym systemie ziemskim są. To za mało, żeby się zbawić. Będziesz, się krą będziesz krążył tylko tutaj, w takim systemie, jeśli będziesz go propagował i nie pomyślisz o lepszym systemie. O systemie miłości, która jest duszą naszą. I niebo jest tym systemem też. Więc ojciec Pio... Miał wiele już darów i przyszedł, zakamuflował się właśnie w zakonie po to, żeby pomagać innym na różne sposoby. Głównie rozmawiał mm, tysiące godzin rozmów w konfesjonale z innymi, potem w międzyczasie rozmawiał, bilokował i rozmawiał z nami w Nowej Hucie. Jan Paweł II też rozmawiał. I wielu jeszcze tam inni też, Prymas Polski ym, też rozmawiał. Wielu księży, zakonnic i i wielu, wielu, wielu setek ludzi rozmawiało z ojcem Pio. Asystentka, moja koleżanka i przyjaciółka, teraz nie mam już za bardzo z nią kontaktu, ale trzy lata temu miałem chyba ostatnio. To, to asystentka profesora Miotka przecież też, też rozmawiała z ojcem Pio. Jeździła na rozmowie jej siostry, i inni jeszcze jest bardzo wykształcona. Na no przymiotku to trzeba być wykształconym i mieć, <laughs> mieć coś w, w, w mowę odpowiednio, pisma i rozumienie pewnych rzeczy. Ona taka jest, no ale cóż. <laughs> Też troszeczkę jakby na tych rozmowach, jak mówię, nie weszła głębiej dalej, tylko zatrzymała się na tym katolicyzmie troszkę, tylko na tej wersji drogi do Boga. Wszystkie wersje drogi do Boga są dobre, nie trzeba ich potępiać, bo i tak jest ciężko, więc religia też jest w jakimś sensie potrzebna, żeby... No, bo, no gdzie? Jak już nie masz nic, nie masz pracy, nie masz nic, nie, jak mówię, te wszystkie różne rzeczy zawodzą cię i wchodzisz w jakąś depresję, no to jeszcze ta religia zostaje. No, ale ja wam pokazuję coś głębszego jeszcze ponad religię. Dlatego święty Jan od Krzyża i Ojciec Pio też mi mówił, żebym pisał już to, co, czego jeszcze nie ma, co. To znaczy, to już wszystko było tak naprawdę, ale już nowe rzeczy, nie te kościelne, kościółkowe takie, inne, głębsze, między innymi wiedzą reinkarnacji. No, przypominam sobie też właśnie jak pani Krysia, która rozmawia, przez którą rozmawialiśmy. Przez ojca Pijo, właśnie, z ojcem Pio i z innymi świętymi. Nie wszyscy rozmawiali ze świętymi, niektórymi ja rozmawiałem, bo przychodzili do mnie. To mówiła tak, że chciałaby ciągle te rozmowy, godzinami, godzinami, ona posłużyła swoim ciałem. Ona jakby musiała wyjść obok. Ojciec Pijo wchodził z nią, w nią i rozmowa była z ojcem Pio, Ona jakby stała obok i nie była w ogóle, była wyłączona całkowicie, nic nie wiedziała. Wracała potem do siebie. Pytała, o czym była rozmowa, bo ona nie wiedziała. To takie czyściutkie medium. I takie osoby, jak ojciec Pio mi mówił, jak pani Krysia, raz na epokę są dawane na ziemię, żeby był bezpośredni kontakt właśnie z niebem. To jest, jest bardzo rzadkie. A te wszystkie media, które tam w internetach, <grych> w youtuberach i innych, to zapomnijcie, to są bzdury kompletne. Te wszystkie regresje, te wszystkie esoteryczne sprawy to są takie banalne, i no ale zaciekawiające, i dlatego wchodzicie w to, a potem się okazuje, że to jakaś mafia, jakieś nie wiadomo co tam jest, jakaś sekta i inne sprawy. Więc ja Wam podaję czystą, biologicznie duchową wiedzę przekazaną przez ojca Pio prostymi słowami, prostymi myślami. I pani Krysia mówiła, że chciałaby kiedyś, żeby do San Giovanni Rotondo, tak, żeby się jakoś tam być u ojca Pio. A ojciec Pio jej powiedział, bo mi sama to opowiadała, dobrze, załatwię coś takiego, że ci, napiszesz na karteczce, na karteczce takie specjalne słowo, taki kot, i jak go przeczytasz, położysz się, przeniesiesz się do mnie, do San Giovanni Rotondo, do mojej celi. I tak było, mówiła, że chciała bardzo, bo tęskniła za ojcem Pio, żeby tam być, zobaczyć i tak dalej. I przeczytała, położyła się tutaj, tam była normalnie, fizycznie też, tu fizycznie i tam fizycznie, nie duchowo, fizycznie też była. I więc się rozdzieliła. I mówi, że potem jak się wróciła do siebie tutaj, do nowej huty, to jeszcze pod nogami miała od tej pryczy, od łóżka taką rurkę, bolało ją, jak siedziała tam i rozmawiała z jej cempio. No i oczywiście jakiś czas to trwało, ona się rozochodziła. sama mi opowiadała, śmiała się z tego, czy nadużywała tego. Prawie codziennie tam, lądowała u niego w celi, on nie miał za bardzo czasu, bo tu i tam, i tu bilokowo, to. Na, po, na pogoduszki, to nie miał za dużo czasu. I, i, I ojciec Pio się wkurzył, mówi i sprawił tak, ona mi tak opowiada, sprawił tak, że zapomniała tą, gdzieś zgubiła tą karteczkę, tego słowa zapomniała, koniec już z wizytami ojca Pio w San Giovanni Rotondo we Włoszech. No i taka to historia, więc takie rzeczy się dzieją, były z ojcem Pio związane. Więc urodził się wielki anioł, pomocnik Yy, namaszczony, yy, jakby no namaszczony, no tak, 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 to był wielki. Drugi Jezus, można by tak powiedzieć, urodził się po to, żeby pomagać. I pomagał. I powiedział, że po śmierci jeszcze bardziej będzie pomagał, więc pomaga. Dzisiaj akurat przed wieśorynką, tutaj, jak się modliłem i przygotowywałem tą wieśorynkę, znaczy w sensie fizycznym przygotowywałem, bo ja nigdy tak się jakoś, nie wiem co powiem do końca, nigdy się nie nastanę. Czasami sobie coś zapiszę, żeby ten temat poruszyć, ale tak to nie, nie. Bo tutaj mam te teksty, to czytam, to wszystko jakoś jakoś to samo wychodzi. Ta wiedza, którą mam, ona mi podsu podsuwają, podsuwa mi to, co mam powiedzieć i skomentować, jak to wszystko samo działa. No to przed wiesiorynką właśnie, do ojciec Pio dzisiaj na urodziny dał mi znak, już miałem parę razy, <knie> zapach się pojawił tu w pokoju, poczułem od razu ten zapach, znałem go na pamięć, ten zapach ojca Pio, fiołków, więc na moment się pojawił. I taką radość od razu, dreszcze, <gnie> to tak to właśnie bywa, tak samo jakby u was teraz ojciec Pio przyszedł do pokoju, to byście zemdleli chyba. No ale ojciec Pio obiecał mi kiedyś, powiedział sam, ja, ja nigdy tego nie chciałem, ani co, że będę miał bezpośredni kontakt z ojcem Pio, ale to jeszcze widocznie nie, 5 minut przed śmiercią pewnie. Dobra, to tyle ojcu Pio, dzisiaj jego rodziny przypominam i poczytam wam coś jeszcze na chwilę, no bo to już czas powoli. Z drugiego tomu, tego, którego napisałem, którymi ojciec pija cały czas kazał pisać, i do dzisiaj pisze jeszcze. <laughs> Pojęcie Boga, którego nie rozumiemy, pojawia się na niskich poziomach drgań historycznego rozumu. Cywilizacje podobne do ziemskiej nie umieją się wyzwolić z tego rodzaju pojęć, dlatego muszą cierpieć, walczyć ze sobą o poglądy i materialne wpływy. Tymczasem światy wyższe w niebie. W niebie poczekajcie chwilę, bo znowu ta mieszka. Niczym coś się zastanowi. To, to, to no jeszcze mi się tutaj no. No wiecie, no. Yy. Cywilizacje podobne do ziemskiej nie umieją się wyzwolić z tego rodzaju pojęć. Dlatego muszą cierpieć walczyć ze sobą o poglądy i materialne wpływy. Tymczasem... Światy wyższe w niebie cieszą się spokojem i rozkoszami. Jeśli jakaś istota z niższego świata to zrozumie, odchodzi od, do tego niezwykle komfortowego i rozkosznego świata. Dochodzisz, dochodzimy po prostu do tego, bo zaczynamy coraz więcej rozumieć. Więksi jesteśmy poprzez wiedzę, poprzez miłość, bo miłość i wiedza to jest to samo też. To jest system wiedzy, system miłości, ale wiedzy wszelakiej, bo ojciec Pio znał wszelaką wiedzę. Wyobraźcie sobie, przematerialną też. Rozkodowywał, kodował, znał tajemnicę materii, więc każdą wiedzę znał. O kosmosie wszystko, umiał się rozszczepiać, Duszę, jak mówił, potrafi się rozszczepić, więc rozszczepiał się. E, czytam dalej. Jeśli jakaś istota z niższego świata to zrozumie, odchodzi do tego niezwykle komfortowego i rozkosznego świata wypełnionego czarującym życiem. Dochodzi, tu jakaś pomyłka jest, nie odchodzi, tylko dochodzi. Czasem nawet za życia w ciele można tam już zaglądnąć słowo Ojca Pio. Kiedyś nawet pytałem, czy niebo można oczami zobaczyć. Boga tutaj w tym świecie nigdy nie zobaczymy. Ojciec Pio mówi, że on też nie widział Boga na tej ziemi. Nikt nigdy nie widział Boga, więc Jezus nie był Bogiem bo niby z dlaczego stworzyli go po prostu kapłani go wytworzyli religia go wytworzyła jako Boga i ojciec mówił, że można zobaczyć oczami ludzkimi niebo też on zaglądał do nieba ale to musi być ktoś zdrowy psychicznie bo, bo co drugi w psychiatryku to widzi niebo znam takich wszystko, co widzimy w tym życiu, jest poza Bogiem i jakby przeciw Niemu, przeciw Jego wiecznym projektom życia. Tu wszystko nie jest wieczne, tu się rozsypuje wszystko w pył. W supernową, stworzy supernowa, potem supernowa wybucha, powstają nowe pyły, mgławice i nowe słońce i tak w kółko. Aż się ostatni anioł stąd wyzwoli, wtedy ten kosmos po prostu... Runie cały. Wszyscy Bóg posprząta. Weźmie tą miotłę kosmiczną i posprząta ten. Rozkoduje wszystkie całą materię w jednej sekundzie może to zrobić. <laughs> Jeszcze jedną myśl. Spotykamy się z, cywilizacj z cywilizacjami we wszechświecie, które prężnie się rozwijają. Tęsknimy za, tęsknimy za. Doskonalszymi od nas. Tymczasem niebo prawdziwe i wieczne jest prawie ze, od zawsze, a właściwie od momentu stworzenia go dla nas przez Boga. Wystarczy posiąść odpowiednią wiedzę, ukwieconą dobrym oraz kochającym sercem, i przestawić się na inny rodzaj energii, inną emisję światła oraz mądrości. Czy Jezus o tym nie mówił? Królestwo niebieskie spośród Was. Ale to nie znaczy, że materia oraz nasze ciała są doskonałe. Nie, nie, nie są doskonałe. To kosmici nas tu stworzyli nie dusze, tylko ciała. Tak samo jak zwierzęta, wszystkie stworzone są przez aniołów, kosmitów. Przez I to reinkarnują się, reinkarnują się i w zwierzęta, i w ludzi. No, ale człowiek już jest dość na wysokim poziomie, może iść do nieba, jeśli sobie <laughs> troszkę. Poczyta o duchowych sprawach i zrozumie je to pójdzie do nieba już w tym ciele. Tu chodzi o przestrzenie. Ale to nie znaczy, że materia oraz nasze ciała są doskonałe, nawet jest odwrotnie, tu chodzi o przestrzenie duszy, jej walory wieczności, piękna i harmonii. Tam w niebie jest rozkosz istnienia w środku, poza ciałem i materią jest to, czego szukamy. Tam na powrót odkrywamy oczy, materię, kształty i wszelkie subtelności piękna. Tam jest całkowicie inny sposób postrzegania, całkiem inny wymiar naszego istnienia. Bardzo się on różni od tego, co widzimy ziemskimi oczami. I ojciec też mówi, że tam jest tak pięknie, że nikt tego jeszcze tu na Ziemi nie widział. <laughs> Jakby chciał, to tylko może niebo zobaczy, ale to rzadkość też. Tu na razie jesteśmy w kołchozie pracy i ojciec Pio, że rozmawiałem na ten temat, to jest czyściec i trzeba go usprawniać systemem miłości, dobrą ekonomią, dobrą polityką, nie imperializmem, nie jakimś władztwem, jakimiś cesarzami, jakimiś carami. To wszystko jest naprawdę złe, po prostu złe. To, do nie, to nie prowadzi do nieba, to prowadzi do przestrzeni kosmicznej, do powtórnego życia na tej czy na innej planecie. To jest złe podejście. Żeby iść do nieba, trzeba troszeczkę być sprytniejszym niż ta materia i yy, materialistyczne patrzenie na piękno tego świata. Jeśli jesteśmy uduchowieni, to możemy już wtedy tą materię całą kochać, przetwarzać na dobro i na dobro dla tego świata, a ten świat, jak zobaczy dobro i piękno i miłość, sam zechce szybko zrozumieć, po co tutaj istniejemy i szybko iść do nieba, do wiecznego życia. Dobra, to tyle na dzisiaj z tego. O, czas poleciał. Czas linarny leci do przodu. W niebie też jest jakby czas, tak samo jest przyroda piękna, ale nie taka, że tam się wszyscy zabijają, kotują. Nie, nie, to nie o to. To jest bajka, po prostu to są bajki. No w bajce to wszystko jest piękne i nikt nikogo nie krzywdzi. <coughs> Chyba, że płasza chrajka. No to, to wtedy ona tam oszukiwała trochę. <coughs> no ale mówię o takich prawdziwych bajkach w niebiańskich. Tam nikogo nie krzywdzi. Wszystko chce, to mamy, co chcemy. Co kochaliśmy na tej ziemi, tam wszystko odnajdziemy w niebie i jeszcze jeszcze wiele, wiele, wiele więcej. Pełny wypas, full wypas, jak to się mówi dzisiaj. Dobrze. To tyle. Pozdrawiam Was wszystkich od siebie, od Ojca Pio, który jest co dzień w moim tutaj pokoju, bo nawet mi zresztą kiedyś też powiedział na rozmowie, że co dzień będę w Twoim pokoju. Więc jest. Dzisiaj akurat się przypomniał zapachem, więc też mu serdecznie dziękuję. I oczywiście polecamy mu wszystkich. Ja was polecam, wy mnie polecajcie. Polecajmy się nawzajem, ojcu Pio, do koszyczka wkładajmy wszystkie nasze problemy i te przykre, i te piękne, i te zdrowe, i te chore, które w nas są, żeby się wszystko normowało. I żeby było lepiej, a nie gorzej, jak ojciec ma, mu mawiał zawsze. Ma być lepiej w tej cywilizacji, a nie gorzej, bo jak jest lepiej, to szybciej idziemy do nieba. Jak jest gorzej, no to widzimy to tylko wojny rozpacz, płacz, skrzytanie zębów i to wszystko. To, to w ogóle jest źle. Dobra, to trzymajcie się w systemie miłości, bo miłość jest systemem miłości. A Bóg jest miłością. Trzymajcie się. Pa, pa, pa. Wszystkim.